się, a potem za tydzień czasu, po 9 dniach przebić trzeba dziurkę tak kijem takim, nie? Od szczotki tym takim. Od kibla ta od szczotka. Nie. Od szczotki. To mów dobrze, nie, ja nie rozumiem cię. Ja się zabiję. I powiesz, jaki dziadek jest niedobry. Czyli że dobry jest. No już dobry, no co? Teraz musi być dobry, tak? Teraz musi być na starość, no to jak 60 lat żeśmy przeżyli, no i co ja? I trudno, i trzeba było wytrzymać, wytrzymałam do 60 lat, ale było tak i na wozie, i pod wozem, i koło komina. Tak? Nie rozumiem tego. No. A gdzie wy nakupili tej kapusty? W sklepie. No ale po co tyle? No tyle kapusty, no to mówiłem, 25 kila tutaj wchodzi. Nie, no to gdzie, do czego będziesz? Ale ja pół worka, te dwa worki wchodzą i pół. To jest, tutaj wszystko umyte jest. Robaki mają być smak. No, smak. Ja cię tym... Kurde, bo... Dawaj. Dzień dobry, z tej strony Adrian, Milcia. I babcia, i tu operator kamery będzie teraz. No, dzisiaj zajmiemy się kiszeniem kapusty na zimę. Mamy tak, zobaczcie, tu jest worek. Pokrojona już. Już worek mi zaraz pobrudzić, bo babcia rozwaliła worek. Nie pobrudzić. No, tu mamy sól kamienną. Mało tej soli. Nie no, 450 gramów. Kilo na... Na co? Kilo? Na beczkę. Na tą beczkę? No dobra, starczy. Nie, bo za dużo będzie. Nie będzie za dużo, nie. Skąd jest sól? No, od mamy. A ja mam. Tu mamy najważniejszą kapustę. No. Najważniejszą. A dobra. Czemu tak mało marchwi? A bo tak jest. No, trzymaj kamerę. Ja, taki dostaliśmy duży worek. O, to jest chyba na duży ten. No, 100-kilową beczkę. No. Panie potocznie znam. A nogi sobie umyjcie i... Po co? Lepiej takie cały miesiąc chodzić było. I będziecie deptać. No. A mama nie chce? Mama ma swoją, taką samą beczkę małą. I też będzie kisić? Tak, będzie kisić kapuchę. Aha, i to żeście kupili na dwie beczułki takie? Tak. Tu jest tak, w worku jest 10 kilo. Tak. W drugim worku jest 10 kilo, no a w trzecim worku ile jest? No ja nie wiem, czy 10, czy... No też 10 kilo. No. I tak, musimy... Dwa worki wchodzą do tej beczki prawdopodobnie i pół worka, czyli 25 kilo musi być trzymaj, kapusty. Trzymaj tą pałę. No, a ona skąd weźmie kapustę? Co? No kupiła też! Ty... Jezu, jak babcia po rusku chyba myślisz. Co? Musimy. Mocniej stuka się. To na początku samym trzeba mocno, żeby ona sok puściła, ona chyba, co? Ona musi sok puścić, tak. Ale ona jest bardzo sucha. Mocno, bo Milcia. Bo leżała długo na pewno. Widzisz, już się mokro robi. Co? No. Mokro się robi, to chyba dobrze, co? Daj. No, daj, ja jeszcze chwilę. No, kurde, kobieta, daj. A, ten chyba. Ten tłuczek wezie, jak mu przywalisz. Ta? To się szybko obudzi. No nie, tak nie wolno. Daj, ja będę tuk. Ja już, jest tak źle. Ja już taką lubiłem jeść. Gdyby się nie zepsuła, daj sól. No ale to po porcji. O kurde. Ale Milcia tutaj tuczkiem wali. Milena stuły, bo zerwiesz, gdyby worek. Tylko to się już topi, wiesz, bo tam mokro i tak się topi. Ten tłuczek już jest coraz ciężej. No. Tylko żebyś worka nie zepsuła. To prędzej ty zepsujesz worek niż ja. Chyba soli będę musiała przynieść jeszcze. Ta beczka babcia ma pojemność 30 litrów. Ja nie wiem, czy 25 czy 30. 30 litrów, a 25 kilo chyba wchodzi, tak? Tak, bo już tam jest mokro, już jest dobrze teraz.
Tak? No, sok puściła w końcu, nie? No. To tak dużo soku puściła. Jeszcze dasz? Nie, to ubijemy i dopiero damy. Jak byłam jeszcze panienką, taką dziecko, to w takiej dużej beczce kisiliśmy, ale beczki były takie drewniane. Robione to bardzo dobrze się. No nie, bo już nie wolno tak mocno, teraz trzeba no, tylko na tutaj. Na spód się dawało główki małe kapusty, główki i tego, i z tej później wyjmowało się i tak? Gołąbki się robiło z tej kiszonej kapusty. Z kiszonej kapusty no, gołąbki? No o Jezu, jakie dobre były. Albo jabłek mama nakładła na spód, to tak żeśmy czekali, kiedy te do tych jabłek dojść, jakie kiszone jabłka były dobre. Kiszone jabłka? No, w kapuście. O. A to dobre było? Bardzo dobre było. Ale mało martwi, naprawdę. A w martwi dużo się nie daje, bo niedobra później jest. Nie, nie trzeba dużo. Myśmy zawsze swoją kapustę mieliśmy z pola, to ucierałam martwi w domu. Aśka też tutaj jak była razem, to... Marchew zawsze. Kiedyś kapusty dużo mieliśmy, nie? No. Zawsze. Już? Nie, dobrze jest, dosyć marchew. Babcia, dobrze. Lepiej rozrzucasz tą marchew niż rozrzutnik. Ruski nasz. No dobrze. Dobrze, musi, no to w jednym tym będzie musi po całym. No, no to jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja dalej kiszę. Ubijasz? Ubijam, no. Bo ukisić to się sama będzie musiała. Ale będzie kapustka. Bo... Co? Chlapło mi. Już nie trzeba oko. Tego ubijać, bo ja... O Jezus, ciężko wyciągnąć już. Bo tu już jest. Chyba będziemy musieli co rok robić. Pierwszy raz robimy kapustę. Dla siebie, no. Pierwszy raz my. Pierwszy raz dla siebie sami. No, muszą nas pochwalić w komentarzu. Pochwalą? Pochwalą. Pochwalą? No pewnie, bo młode. No, bardzo dobrze. Do wszystkiego się bierzecie. Sól trzeba, nie? Dla kogo my to robimy, nie? Nie wiem. Dzieci nie macie. To trzeba zrobić w końcu. No pewnie. Co? Przy kieszeniu kapusty będziemy robić dzieci, tak? Puste jesteście i nie macie dzieci. Co? Puste, puste. Jakie puste? No puste, wiatr. Wiatr? W jajkach. Wiatr hula. Hula wiatr. Patrz, widzisz babcia, jaką ruską maszynę testował tata? Co? No, i co? A gdzie jest ta maszyna? No, koło Griffith. Byli ostatnio. I co? Ale to jest ruskie. No i do czego? To jest, jak to mówisz? Do czego to? Do, no ciągnik. Ładny, ruski. No ruskie. Ale duży, nie? Ciągnik. Zobacz jaki on mały jest. Mały, nie? No a taki ciągnik chce? Nie, no tak nie. Tu by nawet nie przyjechał. Jak podoba wam się odcinek? Już ciemno jest. Milcia pierożki z kapustą i z grzybkami zrobi. Zaprosimy widzów. Na nasze pierożki, tak? Uciekaj. No gdzie? No nie nadążę lepić. Chyba, że ktoś będzie do pomocy. Do lepienia. Tak. Oni by babcia. Oni by przyjechali tylko jeść, a ta? Na gotowe. Dzisiaj wszystko na gotowe. Na gościnę przyjadą, nie? No, będą tak. Się gościć. Mieliśmy zrobić gościnę. O, właśnie, jak drzewo mieliśmy zrobić, to... Jest to zapisane w ostatnim filmie. Mówię, że na gościnę zaprosisz. No ja mam zapraszać, no wspólnie mamy robić. No, ale ja myślałem, że ty będziesz organizatorem gościny. Ja też. A, ja ta stara, wy cwaniaki. Wy młode jesteście, to organizujcie. Ja już się naorganizowałam, Jezus, ja zawsze robiłam. Ja nie mam czasu nic robić. Soli, bo to ma być całe to. Dobrze. Co tam kury gdaczą? Nie wiem. Lis był? Nie, ten. Kobuty ich. Ale oni chodzą tutaj, po tym chodzą, co czy nie? Starczy? Pokaż. Ale ładnie upieczę. O, tak, żeby woda wyszła, tak się robi. No. Daj. Nie zatrują się? Co ty, kurwa, macie kury się zatrują. Nie nagrywaj, bo jak nie. Aha, a babcia, kogo ty byś chciała pozdrowić w odcinku?
Kogo? No. No a kogo mam pozdrawiać? Nie, no moich widzów. Powiedz widzów kanału Joker Farm. Aha, no to widzów, wszystkich widzów pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiasz? Pewnie. Babcia ekstra. No, jak nie. Wygazować no. się, a potem za tydzień czasu, po 9 dniach przebić trzeba dziurkę, tak, kijem takim, nie? Od szczotki tym takim. Od kibla ta od szczotka. Nie. Od szczotki. To mów dobrze, a nie, ja nie rozumiem cię. Ja cię zabiję. Z takimi ludźmi robisz. Aż babcia się załamała, że ma ciebie za wnuka, a nie mnie. Że ja nie jestem wnuczką. Czemu? A czemu? Ja no, babcia nie. mówi, że jestem nie. wnuczek bardzo dobry, nie? Nie, ja je lepiej uważam i lepiej lubię Milenę jak ciebie. Dlaczego? O, bo ona zawsze się ładnie do mnie odzywa i co dzieje. Ona nigdy nie przejdzie, jak wychodzi, czy dzień dobry, jak ja jestem, czy co. Babcia, chodź ty sprostowanie zrobisz, bo zaraz będą komentarze pisać. Nic nie będę prostować, bo taka... No co, taka prawda. Taka prawda, o no, co chodzi. To porównaj mnie a do Bolka. Dobra. Babcia, bierz. A opowiesz nam kiedyś historię, jak pracowałaś w PGR-ze, nie? No, jak pracowałam. No to w kolejnym może odcinku jakimś, jak się uda. Pewnie. Jutro na herbatce rano. Na herbatce. Jak pracowałam. W PGR-ze. Dziadka zapoznałam. No, na sianie. Nie umiał całować, dostał po pysku. Po ryju jeszcze. Tak. Nie, dawaj. Bo babcia by pojechała do Ameryki, nie? No pewnie, ja miałam chłopaka, wyjechał no. do Ameryki i ja bym też była w Ameryce. Ale on umarł i co ja bym teraz tam była? No majątek byś miała. Jaki tam majątek? To jak, babcia? Do następnego odcinka, pomachaj. Tak. Widzimy się w kolejnym odcinku. Tak. Zostawcie łapkę w górę i tak. do zobaczenia. I babcia, o tak. I babcia głupoty gada. Nie, babcia dobre, mądre rzeczy gada. I opowie wam babcia, jak będzie miała sieły. Opowie wam, jak pracowała w PGR-ze. Historię, tak? Byłem magazynierką. No dobra, to nie mów. Dobra, nie bierę. No. Kula ma 7 lub 8 lat. A Maja ma 4? 4 latka macie, Majeczka.